Cześć moi drodzy, bardzo mi miło, że się widzimy. Dzisiaj odcinek z cyklu Historie wielkich postaci i będziemy mówić o aktorze, który przez lata gościł u nas w domu za sprawą różnych filmów, a także seriali. I oczywiście, kto miał szczęście, widział go także w teatrze. Marian Opania, bo o nim mowa, wiedzie przez lata życie naprawdę poukładane, ale także w jego życiu bywały bardziej kontrowersyjne momenty, na przykład takie, kiedy nieco politycznie się wypowiedział i dla niektórych stał się wrogiem numer jeden. Co o nim wtedy pisano, to niestworzone rzeczy. Zresztą sam mówi, że w swoim życiu zawodowym również, podobno na jego prawy sierpowy, nie ma mocnych. Miewał bardzo trudne momenty, więc dzisiaj Wam o nich opowiem, dlaczego tak naprawdę został aktorem, choć dziś żałuje. I gdyby mógł wybrać drugi raz, to by się nie zdecydował. I jak to możliwe, że swojemu synowi jednak tego zawodu nie odradził? Dzisiaj Wam zdradzę. Zapraszam Was bardzo serdecznie na tę bardzo ciekawą z mojej perspektywy opowieść, a na końcu dacie mi znać, czy z Waszej również. Do zobaczenia na koniec odcinka. Marian Opania urodził się 1 lutego 1943 roku w Puławach, więc jak słyszycie, w samym środku wojny, jako drugi z synów Juliana i Jadwigi. Niestety jego ojciec jako oficer piechoty Wojska Polskiego zginął niedługo po jego urodzeniu, w Powstaniu Warszawskim. Pochodzę z Puław, gdzie pod koniec XVIII wieku na dwór książąt Czartoryskich przybył z Italii ogrodnik Opania. Mam włoskie korzenie, ale spaghetti nie jadam, choć o włoskim temperamencie będzie jeszcze co nieco. I właśnie dlatego, jak przekonywał, został aktorem, bo nie miał ojca i nie miał mu kto tego pomysłu wybić z głowy. Bo mama miała zamiłowania artystyczne, uwielbiała wszystko, co ze sztuką się wiąże, choć sama wykonywała zawód zupełnie ze sztuką niezwiązany. Ale uwielbiała śpiewać i wspierała w tym syna. Zresztą podobno tata również miał takie właśnie pasje, więc to po rodzicach pan Marian odziedziczył swój talent. Już na studiach zadebiutował w filmie Miłość dwudziestolatków Andrzeja Wajdy. Ale zanim opowiem Wam o szkole teatralnej, musimy zatrzymać się na liceum, bo to właśnie tam pan Marian poznał swoją żonę, która przez całe życie jest jego wielką miłością. Cieszyła się niebywałym powodzeniem, a ja byłem tylko kurduplem. Tyle, że dobrze recytowałem wiersze. Na szczęście oboje chodziliśmy na zajęcia kółka teatralnego i to nas do siebie zbliżyło, mówił w świecie seriali. Ona nie związała jednak z aktorstwem swojej przyszłości i została lekarzem. A pan Marian bardzo poważnie traktował te relacje. Choć była pierwszą taką w jego życiu, to on nie potrzebował innych i pamięta bardzo dokładnie pewien magiczny wieczór. Pamiętam, jak 60 lat temu, dokładnie 3 maja 1960 roku, odprowadziłem Anię do domu i przy starym mostku w romantycznej scenerii odważyłem się ją pocałować. Wcale mi się to nie podobało, ale miłość mi nie przeszła. Do dziś rocznica tamtego pocałunku jest dla nas ważniejsza niż rocznica ślubu, mówił w tym samym wywiadzie. A w polskim radiu mówił, że był tego dnia chyba jeszcze po prostu totalnym dziewicem, dlatego tak mu ten pocałunek się nie spodobał, bo po prostu nie wiedział, jak to robić. Ona podobno wiedziała, ale że była zestresowana, to też jakby mu nie pomagało. Zresztą pan Marian bardzo lubi opowiadać o swojej żonie. Kiedyś przyznał, że nie sypia z nią w jednym łóżku. Żona lubi spać sama, bo ja chrapię, a ona ma niespokojne nogi. Od czasu do czasu sypiamy razem, ale tak na co dzień to oddzielnie, mówił w fakcie. Dodawał, że na co dzień śpi natomiast z psem, ale do żony ciągle pielęgnuje miłość, kupując jej kwiaty bez okazji. Chociaż w sumie, może i nie tak bez okazji, ale w podzięce za to, że jego żona jego pracą się bardzo interesuje. Jest wspaniałym doradcą, ma dobry gust, ale nie zawsze jej słucham, mówił w innym z wywiadów. Sam też był uzdolniony, można powiedzieć, wszechstronnie, bo zanim złożył papiery do PWST, to myślał nad studiowaniem fizyki jądrowej. Ukończył jednak Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie i nigdy nie wstydził się swojego pochodzenia, choć czasami było mu wytykane. Kiedy zdawałem do szkoły teatralnej, któryś z kolegów zapytał mnie, gdzie hoduję krowy. Odpowiedziałem, że obok Pałacu Książąt Czartoryskich, bo warszawiak nie wiedział, że Puławy były kolebką polskiej kultury, mówił Opania.
A to, że jak sam siebie nazwał, był kurduplem, nigdy mu nie przeszkadzało. Również w szkole teatralnej od razu dało się zauważyć, że jest jednym z ciekawszych adeptów. Niemal od początku zatrudnił się w słynnym Teatrze Klasycznym, który później został Teatrem Studio w Pałacu Kultury i Nauki, a od 1976 roku związany jest z Teatrem Ateneum. I oczywiście role dramatyczne świetnie mu wychodziły, ale także rewelacyjnie śpiewał. Zachwycał więc swoją interpretacją piosenek i songów w spektaklach muzycznych. Ale największą sympatię oczywiście przyniosły mu role komediowe, z których najbardziej jest znany. Mówił o sobie: mam duszę Hamleta, ale publiczność skierowała mnie na inne tory. Widzowie lubią mnie w rolach charakterystycznych, komediowych. A pan Marian poszedł za tym i od końca lat 90. wraz z Wiktorem Zborowskim tworzą kabaret Super Duo. Ale nie od początku film właśnie komediowego widział. Na samym początku pan Marian tworzył raczej role takich zagubionych i rozdartych emocjonalnie mężczyzn. Ale jak już wam wspomniałam, ten talent pozwalał mu na wielką wszechstronność. Zagrał przecież w Lalce, pojawił się w Stawce Większej niż Życie, wystąpił także w Czterech Pancernych i Psie, oczywiście, czyli widzicie, że są to same kultowe pozycje. Zagrał obok Olbrychskiego w Skoku, w Sąsiadach. To za tę rolę otrzymał nagrodę Zbyszka Cybulskiego. Grał także w Perle w Koronie, Ocaleniu, Palcu Bożym, Awansie oraz Ile jest życia, a także Indeksie. Ale w pewnym momencie przyszedł jednak do niego dołek. Po tak obiecującym starcie w pewnym momencie jego kariera jednak mocno przystopowała. Mając 30 lat, szybko osiwiałem i przytyłem, w związku z czym nie było dla mnie ról. Po tylu nagrodach, sukcesach nagle znalazłem się w tak zwanej drugiej lidze. Pośrednio sam sobie byłem winien. Piłem, bo mnie obsadzali, a nie obsadzali, bo piłem. Błędne koło. Opowiadał w rozmowie z show, wskazując na to, że w młodym wieku niestety zaczął mieć problemy z alkoholem. Na włosku przez to zawisła nie tylko jego kariera, ale i małżeństwo. Żona wtedy powiedziała, że to czas na opamiętanie, a jeśli takie nie przyjdzie, to ona odchodzi. To ultimatum sprawiło, że pan Marian postanowił wziąć się za siebie. Rozpocząłem terapię 17 stycznia 1988 roku i od tamtej pory były nawroty, tak zwane grypki, dokładnie 3. A teraz już mi się to nie zdarza, mówił w tej samej rozmowie. W ogóle lata 80. były dla niego taką nową jakością w pewnym sensie. Zagrał Zbyszka w Dreszczach, a także w Człowieku z żelaza Andrzeja Wajdy, gdzie wcielił się w dziennikarza. Dziennikarza zagrał też w Stanie wewnętrznym obok Krystyny Jandy. Potem u Wajdy ponownie pojawił się w Kronikach wypadków miłosnych. A także w Bohaterze roku obok Jerzego Sztura. Potem mogliśmy go oglądać w Zmiennikach, Dekalogu oraz Opowiadaniu wariackim Pawła Trzaski. Wielką popularność przyniosły mu Rozmowy kontrolowane, Sauna, a także Pajęczarki. No i oczywiście Ekstradycja. A już potem na co dzień mogliśmy go także oglądać w Na dobre i na złe, ale nadal grywał w filmach, zagrał w Chopin Pragnienie miłości, Komorniku, pojawiał się też w serialach Bulionerzy, Ślubach panieńskich, Małej maturze 1947. Wielokrotnie użyczał swojego głosu, więc mogą go kojarzyć i ci więksi jak ja, bo na przykład był Zakochany Kundel, Dzwonnik z Notre Dame, ale i mniejsi, bo przecież Piotruś Pan, Harry Potter, Oliver Twist czy Odlot to już nowsze bajki. I właśnie to, że ma włoskie korzenie, czasami dawało mu się we znaki, bo jak wam powiedziałam we wstępie, jego prawy sierpowy jest słynny. I choć właśnie być może nie jest wysokim, postawnym mężczyzną, to jednak nie przeszkadzało mu to, żeby każdy, kto z nim zadarł, wiedział, że więcej tego robić nie powinien. Przewalczanie kompleksów może pójść w dobrą stronę, może też pójść w złą. Mam nadzieję, że u mnie poszło w dobrą. Nikomu krzywdy nie zrobiłem, oprócz tych, którzy mnie zaczepiali fizycznie. Tu troszkę się pomylili, sądząc, że skoro Marian opania, jest niedużego wzrostu. Ale pomówmy teraz o kontrowersjach, bo tak jak wam powiedziałam, bywały trudniejsze momenty w życiu prywatnym i w karierze pana Mariana, to jednak, jeżeli chodzi o kontrowersje, to chyba te największe wzbudziła, no jak żeby inaczej, bo
polityka. Wszystko zaczęło się od tego, że pan Marian odrzucił rolę Lecha Kaczyńskiego w filmie Smoleńsk. Jego wypowiedź argumentująca wybór, przecież do którego miał prawo, nie wszystkim się spodobała. Akurat lubiłem i ceniłem prezydenta Kaczyńskiego. Kiedy był prezydentem Warszawy, chadzałem do niego na opłatek, ale jestem człowiekiem w miarę inteligentnym, rozumnym i wiem, że wydarzyła się koszmarna katastrofa, a nie żaden zamach. Uważam, tak jak za komuny, że jeżeli ktoś popiera ten typ władzy, to albo jest durniem, albo wyrachowanym łajdakiem, sprzedawczykiem. Innego wyjścia nie ma. Mówił w rozmowie z Onetem i tym właśnie naraził się bardzo, nie tylko opinii publicznej, ale także niektórym znajomym po fachu. Jego słowa otwarcie krytykowała Katarzyna Łaniewska. Mówiła, że powinien przeprosić nie tylko ją, ale i innych ze środowiska, których w ten sposób obraził. I nie jest to pierwszy raz, który pokazuje, jak bardzo polityka polaryzuje ludzi. I przez to czytał o sobie niestworzone rzeczy, które nie miały nic wspólnego z prawdą. Ukazał się komentarz, że ta kanalia donosiła na kolegów, albo że molestowała młodego chłopca na Mazurach w latach 70. i że jestem zdrajcą ojczyzny, Żydem, masonem i dywersantem. Wszystko po to, bym stracił swój autorytet. Za co? Wspominał aktor. Jednak swojego zdania nie zmienił i nadal podkreślał, że jego zdaniem rząd Prawa i Sprawiedliwości dzielił ludzi. Jednak mówił, że ma prawo do swojej opinii i uważa się za dobrego człowieka. Znam swoje brzydkie cechy, ale wiem też, że jestem prawy i uczciwy i nikogo nie oszukałem, nie okradłem, nikomu nie życzę źle. Jako zwykły katolik, nie radiomaryjowiec, modliłem się za zdrowie Jarosława Kaczyńskiego, puentował. Ale wróćmy do jego pracy artystycznej. Był związany z teatrem telewizji, występował w przedstawieniach Polskiego Radia, za co został uhonorowany wielkim splendorem. Współpracował z Marcinem Wolskim i kabaretem 60, zajmował się także piosenką aktorską. W ostatnim czasie mogliście go zobaczyć w filmach, które Wam zresztą polecałam. Kogel Mogel, część 4 i 5, gdzie wdzielał się w kapustę. I choć od czasu do czasu pojawia się w serialach i filmach, najwięcej nadal grywa w teatrze. Dlaczego mówi się, że jestem wszechstronny? Ano dlatego, że nie chcę, żeby ten zawód mnie znudził. Biorę się za różne rodzaje sztuki. Dubbing, komedie, dramaty, za estradę i seriale. A wynika to, przypuszczam, z podświadomego cwaniactwa. Gdy jedna z tych gałązek zaczyna szwankować, to przeskakuje na drugą. I zawsze jakoś wiąże koniec z końcem. Bywa wielokrotnie, co widzę u kolegów, że cienko przędą, bo są ukierunkowani tylko na teatr, na rzeczy poważne, mówił aktor w wywiadzie dla portalu wisłanaszemiasto.pl. I przy okazji poruszył temat, który jego zdaniem jest w naszym kraju niestety bardzo bagatelizowany, a z jego perspektywy niezwykle istotny. W Polsce na ogół się o tym nie słyszy. Mam kolegów, nie będę wymieniał nazwisk, którzy się na przykład powiedzieli, skoczyli z okna. Znałem panienki, które w depresji wkładały głowę do piecyka. Ten zawód, ten permanentny ekshibicjonizm psychofizyczny musi zostawiać po sobie ślady, jeśli traktuje się go poważnie, a ja go traktuję bardzo poważnie i sumiennie. I to przez tę nadwrażliwość, jaką musi mieć w sobie artysta czy artystka, a jednocześnie odporność na wiele ciosów, tak zwana kariera, choć nie lubię tego słowa, biegnie sinusoidą. Raz jest dołek, a raz górka. On jednak zawsze miał oparcie w rodzinie. Jego staż małżeński, jak już Wam powiedziałam, jest imponujący. A teraz już stały punkt, czyli przepis na udany związek od tych, od których moglibyśmy nieco papugować. My z żoną się żremy i co tydzień rozwodzimy, ale do tej pory jakoś się nie rozwiedliśmy. Miłość trzeba pielęgnować i podlewać, umieć przepraszać i kupować kwiaty bez okazji. A przede wszystkim trzeba się lubić, a jak się człowiek czubi, to znaczy, że w związku jest jakieś uczucie, mówił w fakcie. A na dodatek ważna jest oprócz tego lubienia również miłość i podziw dla drugiej połówki. Moja żona myśli, że to niemożliwe, że wciąż widzę w niej tę 17-letnią dziewczynę, ale tak właśnie jest, mówił w świecie seriali. Para doczekała się dwójki dzieci.
Ich syn Bartosz również został aktorem, co jest o tyle ciekawe, że pan Marian sam mówił, że jego tata by mu to pewnie wybił z głowy. On swojemu synowi nie dał rady. Zaraz wam powiem dlaczego, ale wspomnę jeszcze, że córka Magdalena jest japonistką z wykształcenia. Natomiast do Bartoszu mówi pan Marian, ma tę samą wrażliwość, wyobraźnię, brak odporności na stresy i niekoniecznie umie twardo stąpać po ziemi. Czyli w rodzinie mamy dwóch wariatów. Dlaczego wariatów? Bo w miarę upływu lat coraz częściej sobie myślę, co ja tutaj robię? Poważny człowiek, żona, dzieci, wnuki, a ja szlocham nad wyimaginowanymi problemami. No dobra, ale my jesteśmy wdzięczni, mamy co robić dzięki temu i z panem Marianem już niejedno przeżyliśmy. Ale żeby wspomnieć jego życie, to tak łatwo nie będzie. Nie polecę wam tutaj książki biograficznej, bo pan Marian ich nie lubi. Chociaż o swoim życiu opowiada często, ale woli to robić swoim głosem. I prawda, że dobrze, bo jak na przykład słuchałam polskiego radia, tych właśnie wywiadów, rzek, których udzielał na temat swojego życia, no to wspaniale się tego słucha, tym rewelacyjnym głosem opowiadane, ta wspaniała dykcja, no wiem, że jest to coś, czego nie może mieć każdy. Nie przepadam za wspomnieniami książkowymi, bo to mierna literatura. Wolę mówić o sobie, o swoich bliskich, zawodzie, sztuce i pozycji człowieka na świecie. To szczera spowiedź, ponieważ jestem praktykującym katolikiem i nie lubię kłamstw, mówił w polskim radio. A zapytany na początku 2020 roku, w tym trudnym czasie pandemicznym, o to, czy wyobraża sobie siebie na emeryturze, powiedział, że ta przymusowa chwilowa na pewno mu wystarczy na długo. Nigdy w życiu. Bo patrzyłem na śmierć moich kolegów i brata i zawsze mówię, że chcę umrzeć w biegu. No to panie Marianie, byleby to było bardzo odroczone, ale oczywiście życzymy wszystkiego, czego pan sobie zażyczy, ale nade wszystko wspaniałych ról jeszcze dla nas, bo chętnie pana zobaczymy. Udowadnia pan, że wszystko jest możliwe i w każdym wieku, więc świetnie. Mam nadzieję, że i wam dzisiejsza opowieść poprawiła nastrój. Ja jakoś tak optymistycznie się czuję. Dajcie znać, czy wy również. I oczywiście tradycyjnie zapraszam do pisania, jak filmy, seriale czy sztuki teatralne z udziałem pana Mariana są waszymi ulubionymi. I oczywiście zaproponujcie, o kim jeszcze powinnam zrobić odcinki. Ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję, bo tutaj właśnie na koniec mieliśmy się spotkać, więc jeśli jesteście, to dzięki po stokroć. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!